Siemanko moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam, dlaczego szkoła to stan umysłu. Aha, poczekaj, dlaczego ty, Wilczu, zmieniłeś content? Dlaczego ty zmieniasz content, skoro był, ciągle były newsy, ciągle były jakieś ciekawostki? Dlaczego teraz zmieniłeś content? No, wystraszyłem się. Akta 2. Quality content teraz trzeba prowadzić. Nie wolno przeklinać. Trzeba być family friendly na YouTubie. Nie można używać czyichś filmików. Więc postanowiłem, że zmienię trochę branżę. I niestety, niestety muszę zacząć robić głupie, nieśmieszne filmiki. Tak jak robiłem kiedyś, także już prawie jakąś mam. No to zaczynamy. Ale się ją. No tak, pierwsze co sobie tutaj napisałem, to jest wstęp. Wstęp już zrobiłem chyba. No, to mogę przejść do mówienia argumentów, tak? No dobra, to zaczynam. Muszę się k***wa rozebrać, bo jest tak gorąco w tym pokoju, że to jest po prostu... Szlak mnie trafi po prostu, nie da się nagrywać. No po prostu się nie da. Nauczyciele są najmądrzejsi oczywiście, moje dzieciaki. Zawsze pamiętajcie, że nauczyciel ma zawsze rację, nawet kiedy jej nie ma, to zawsze ją pamiętajcie, że zawsze nauczyciel będzie miał rację, nawet jeżeli jej nie ma. Więc po prostu nie ma sensu się z nią kłócić, bo przecież nawet jeżeli ty będziesz miał rację, no to nauczyciel i tak ma rację. Moja jest tylko racja. I to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza. Bardziej racjonalną od twojej racji, więc tak naprawdę nie ma się co z nim kłócić, bo jeżeli będziesz się z nim kłócił, to albo dostaniesz uwagę, albo zostaniesz nagany, albo cię wyrzucą ze szkoły. Albo po prostu będziesz miał p*** do końca roku, nie? Nie, generalnie to na tym to polega. Ale ja mam łapę, ty. Zajebista. Widziałeś? 42 w łapie mam. Trzeba się pochwalić, zawsze na filmie, pa. Zajebista, nie? No, także fajnie. No więc po prostu, jeżeli chcesz się kłócić z nauczycielem, to się po prostu dałbym ci taką radę, żebyś się z nim nie kłócił. Bo wszyscy wiedzą, że nauczyciele w większości przypadków nie mają racji i jeżeli są mądrzy, to są mądrzy tylko i wyłącznie w swoim przedmiocie, no bo tego im nie mogę odmówić, bo jeżeli jest nauczyciel od matmy, to jakoś musiał stać się tym nauczycielem. No i musi być jednak dobry z matmy, jeżeli jest nauczycielem od matematyki, ale on jest mądry tylko i wyłącznie w swojej dziedzinie. W sumie kompletnie niepotrzebnej mu do życia. No. Więc on jest dobry tylko z matmy, albo z biologii, albo z geografii. A tak naprawdę jest głupi. I... generalnie ty też jesteś głupi. Ale przeważnie masz rację. Moja racja jest racja najmojsza! No. No i ale on i tak ma rację, więc... nie dyskutuj, bo będziesz miał... No. Na tym to generalnie polega. Argument drugi. Nauczyciel ma nad tobą wieczną władzę, mordeczko. Wieczną, po prostu wieczną. Powiedzmy, załóżmy sobie taką sytuację. Wyobraź sobie salę, nie? Chce ci się żygać. Chce ci się wymiotować. Po prostu czujesz się... I wychodzisz sobie bez pytania z sali. Powiedzmy do kibla, żeby się, że tak powiem... wyżygać, tak? Co robi nauczyciel? Wstawia ci uwagę, dzwoni do rodziców, ponieważ wyszedłeś bez pytania z sali. Mimo, że się źle czułeś. Zajebiście. Kurde, no i... dlaczego zawsze ja muszę mieć takiego pecha? Zawsze mi się musi skończyć miejsce na karcie. Zawsze jest tylko pieprzone 6 minut na nagranie odcinka.
Bo jest tyle zdjęć, że to jest masakra. Ja pierdzie, zawsze mi się musi skończyć mniej więcej na karcie i aż się wybiłem z rytmu. O czym ja to gadałem? Bo już nie pamiętam. No, generalnie chodziło mi o to, że nawet jak będziecie na przykład głodni i chcecie iść do Żabki po hot doga, mimo że macie 50 metrów, no to nie możecie iść, no bo generalnie to nie można wychodzić ze szkoły przecież w trakcie lekcji, czy tam w trakcie przerwy nawet nie można. No bo jak cię p*** samochód, no to nauczyciele idą do więzienia. Co z tego, że jak wyjdziesz ze szkoły, to też się może p***ć samochód, ale tak jakby po zajęciach już wyjdziesz ze szkoły, to też się może p***ć samochód, no ale to już nie jest ich problem, bo wtedy nie pójdą do więzienia. No. Trzeci argument jest taki, że nauczyciele się wiecznie na tobie wyżywają, wiecznie są zdenerwicowani przez swoją robotę, przez to, że mało zarabiają, generalnie są tak naprawdę... Nie wyszło im w życiu i to mają zły dzień tak naprawdę zawsze i się na tobie po prostu wyżywają, więc generalnie to po prostu drą przez cały dzień, a potem i ty musisz tego wysłuchiwać i ty przychodzisz do szkoły tak naprawdę z dobrym humorem, ale wychodzisz ze złym, bo po prostu emanują na ciebie tą złą energią. I potem przychodzisz do domu i mama się pyta, dlaczego jesteś taki smutny, dlatego że jesteś taki zdołowany i zły. No a ty tak naprawdę nie wiesz dlaczego, choć tak naprawdę w sumie wiesz, bo cały czas się na ciebie darli przez cały dzień, tak w sumie to za nic, nie? No, także tak to wygląda. Tego właśnie nigdy nie rozumiałem, dlaczego kurde nauczyciele kurde się tak wyżywają na tych uczniach biednych? Co oni im takiego zrobili? Ja tego nie rozumiem. Wyżywają się kurde zamiast sobie, nie wiem, po pracy fifkę pograć, mieć w dupie, nie wiem czym tu się przejmować. No, także moi drodzy, w tym odcinku to było na tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawcie mi łapkę w górę oraz subskrypcję, bo bez tego się nie rozwinę nigdy w życiu, moi drodzy. I teraz macie tutaj znaczek do subskrypcji, gdzieś tu lata, albo w sumie nie lata, bo jestem idiotą i nie umiem doczepić tego guzika, tak jak Frisky Cruzwill, to nie umiem tego doczepić, tak żeby on latał za moim palcem, więc po prostu musicie wysilić swoje szare komórki i dać suba samemu, bez instrukcji. Moi drodzy, dzięki za oglądanie, napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie takich odcinków więcej, bo no bo zmieniam content, bo już tamten się w sumie wyczerpał, niedługo wchodzi akta 2, tak jak mówiłem, i generalnie zmieniam sobie content, zmieniam sobie content. Co mi szkodzi w sumie? Tak se zmienię. No, także zostawcie tego pieprzonego suba, ja dalej będę robił siebie idiotę na YouTubie, bo nigdy chyba stąd nie zniknę, chyba że ta platforma zniknie kiedyś. No dzięki generalnie za oglądanie, że byliście, że oglądaliście. Całuję was wszystkich. Pozdrawiam. Generalnie pozdrowienia ode mnie. Macie... dobra, skończę. Nara. Cześć, trzymajcie się. Elo. Może w końcu coś zrobię z tego YouTube. Nic z tego w sumie nie ma. Może jakiś hajs w końcu poleci.